Siemano, witam was wszystkich bardzo Nagrywa się. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Siemano, nagrywam. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Brudnego Nieba. Podążamy za Kłem. Udało nam się ogarnąć wszystkie zadania, prawie wszystkie, ale jakichś pomniejszych nie robiłem. W bazie wolności udało nam się skoksić karabin, zmieniłem mu również... Zagapionko. Bardzo niedobrze się zagapiłem. Zmieniłem mu również lufę. I teraz jestem lepszym koksem. A mogę się tego jakoś pozbyć? Co się dzieje? To samo przejdzie. Strzelamy z takich naboi teraz, także będzie na pewno lepiej. Nie mamy pieniędzy, na wszelki wypadek kupiłem sobie troszkę lepszy detektor, więc będziemy mogli sobie zacząć tam, sami ja, między odcinkami polować, słuchajcie, na artefakty. Zobaczymy, jak one wyglądają w tej części i tak dalej, ale to nie tutaj. Zrobię to bardziej z offu, tu dalej chyba nic nie ma. Albo było poprzednio, nieważne, idziemy na wysypisko, do bandytów. Fuck. Okej. Okay. Przeładunek. Co mi powiesz? Żebyś się nie wtrącał. To ci powiem. A my uderzamy... prosto do piekła, moi koniec. Co mnie tu sprowadza? Kio mnie tu sprowadza? Menele. Dobra, a więc idziemy. Przeczytałem sobie tutaj dość taką nietęgą ciekawostkę, zanim się w dupce w jakieś anomalie. A może tu coś jest? Nie ma, tylko promieniowanie. Cholerne promieniowanie, tam coś zdechło. Snork! Przyjacielu! Więcej snorków. Nie mam amunicji! Sprzedałem całą amunicję, czaisz? O! Dobra, jeden snork padł, tam jest drugi? Dobrze go wypatrzyłem. Dobra. Zajrzyjmy się tutaj. Martwi stalkerzy. Ja tylko będę zbierał teraz bandaże i jakieś... Mogę go przeszukać? Mogę mu plecak przeszukać? W plecaku oczywiście nic nie ma, no bo nie dostałem informacji, że ma coś być. Pozbieram sobie jakieś bandaże, jakieś wódki, bo jest to dość cenna rzecz. Amunicję sobie pozbieram, to nie do tego. To jest amunicja do pistoletu, prawda? I lecimy dalej. Przeczytałem sobie dość ciekawą rzecz, mianowicie... w tym miejscu... mnie okradają i to bardzo, bardzo perfidnie i źle. O! Weźcie mnie, straszcie, nie mam życia! Jak to się stało? Więc, wiecie co zrobię? Zapiszę sobie grę, wyrzucę sobie wszystkie przedmioty i zobaczymy, czy będę mógł je podnieść. A? No właśnie. Nieźle tu jest. Wszyscy stalkerzy zlatują się jak pszczoły do miodu. Ciekawe, czego szukają. Szkoda, że ten gnojek zwiał. Walić go. Zostawił swoje graty i to się liczy. Tak. Zabierzmy najlepsze rzeczy i spadajmy. Żyjesz jeszcze, najemniku? Dobrze. PDA Kła leży gdzieś obok ciebie. Znajdź go. A, świeć. Słuchaj, Kieł, sytuacja uległa zmianie. Ktoś wie, że dotarliśmy do centrum zony i nas szuka. Musimy się ruszać i to szybko. Szczegółowy plan działań masz w schowku. Zmieniłem kod. Udało się. Najemniku, mówi lepiej dziewko. Informacje z PDA Kła potwierdzają moje podejrzenia. Niezidentyfikowana grupa stalkerów dotarła do centrum zony. Nie wiem jak, ale udało im się nawet przeżyć dużą emisję. Byłoby lepiej, gdyby zginęli, bo w zonie nie zapanuje spokój, dopóki droga do centrum znowu nie będzie tajemnicą.
Są na to dwa sposoby. Albo my powstrzymamy tę grupę stalkerów, albo Zona uwolni kolejne misje i zniszczy wszystko w swoim obrębie, a może i poza nim. Na pewno lepiej by było, gdyby to nam się udało, ale musimy działać szybko, żeby mieć jakieś szanse. PDA Qua zawiera współrzędne schowka. Na pewno znajdziemy tam informacje na temat ich planów. No i pięknie. To są bandyci, którzy się gdzieś tam biegną, oni mnie mało interesują. Ja biegnę po swoje rzeczy. I tak udało się sporo z nich odzyskać. Przez głupi trik. Muszę przestać przeglądać internet po prostu. Ale mamy tutaj swoje rzeczy i są tutaj bandyci na pewno. Dobra, już ich nie ma. Co było bajecznie proste. I odzyskujemy wszystkie swoje rzeczy. Fuck yeah. Trochę to przyspieszyło całą akcję. Bo pewnie musielibyśmy korzystać z tego pistoletu, który tam był, ale nieistotne. Ja się uleczę i zabandażuję. Dobrze, jaki mamy cel? Co mamy teraz zrobić, moi kochani? Odszukujemy schowek. Tu nic nie ma. Schowek stalkera, który jest tu! Grupy stalkerów, czyli przechodzimy. Tu mamy schowek obok bazy, który ja sobie obejdę i sprawdzę. Tu też coś było. No ale dobra, idziemy po jeden schowek i zmierzamy do stalkerów. Nienawidzę wysypiska od czasu, kiedy są tutaj bandyci, czyli od tej aktualnie części. To jest bardzo denerwujące, za każdym razem jak tu wchodzę, tracę kasę, tracę w ogóle przedmioty. Oh, goddammit. Niestety taki świat. Tu chyba mają dobry melanż. Tam jest gdzieś schowek. Udajemy się w tą stronę. Tu też pamiętam, jak było sporo bandytów. Ja może mogę tam wejść, to było spoko. Zaryzykujmy, sprawdźmy to. Check this shit. Czemu nie? Mamy dopiero chwilę nagrania. Okej, czyli tutaj nie korzystamy z broni. Dobra, czyli oni również nie będą do nas strzelać, to jest dużym plusem. A nuciki bryki! To jest jakiś jeden z ludzi, którzy może nas dziś przeprowadzić. Ej, kolego. Wielkie dzięki. Nalewaj senka. Nic bardziej nie mogę skoksić. Myślę, że wypadałoby mieć jakieś drobne, w razie by chcieli mnie okraść. Bo to, że oni na przykład okradają mnie z 3 rubli, to jest tak genialne. Tak to lubię. Masz jakieś... Co tam niesiesz, synu? Co tam niosę? To niosę. To nie chcę za amunicję w ogóle... Ten. A, może dlatego, że 3 sztuki. Dobra, 101. Już macie mnie z czego okradać, sukinsyny. Idziemy zatem. Powiedzmy, że stuwa to nie jest jakiś kosmos. Ale okej. Ej, kolego, odłóż tę pukawkę i podejdź tu. Musimy pogadać. Ha, wiedziałem. Ani kroku, stary. Trzymaj ręce na widoku. Teraz tu zostań. Mógłbym ich wymordować, wszystkich mnie denerwują. Ale nie chcę żadnych gwałtownych ruchów. Spoko, masz, proszę, stówę. Debile. Mogłem sprzedać tylko amunicję, miałbym, oddałbym im 1 rubla w sumie, nie? Ale już, olejmy to. Spieprzaj. Bo wystrzelam im wszystkich, obiecuję. Ej, najemniku, czego tu szukasz? Zjeżdżaj stąd, zaraz zlezą się tu mutanty. Nie dbam o to. Jestem dobrze wyposażony, mordeczko. Proszę, proszę. Gdzie twój sprzęt, chłopcze? Niebezpiecznie tu. Nie zajdziesz daleko bez dobrego kombinezonu i porządnej... Otwory się nam ostatnio naprzykrzają. Schowaj broń, człowieku. Pomoc w walce z zoną będzie niewidziana. Jeśli chcesz trochę zarobić, padnij do bazy i znajdź generała. Jeden z naszych oddziałów właśnie tam rusza. Oszczędź sobie zachodu i dołącz do nich. Jak życie? Jak życie?
Dobrze. Rozumiem, że tu jest ta ekipa, która się wybiera tam, także przejdźmy się z nimi, żeby nie było problemów. Że nagle jestem sam i atakują mnie gdzieś. Może telefon mi dinga. Czy zapala się ekran, bo celowo gdzieś tam uniknąłem dźwięku, wyłączając go wcześniej. Lecimy. No nie, znowu? Co to znaczy znowu? Nie pchaj mnie! Co za menele? Czego ty strzelasz? Okej, wezmę to. Okej, no i co teraz? Idziemy dalej, czy coś, czy... Może ja tam powinienem iść? On zniknął, zmiotło go z planszy. No dobra. Okej. Szybciej. Strzelać. W co ty chcesz... W co ty chcesz strzelać? Tu nic nie ma. Kompletnie jest pusto. Amunicję mogę zabrać, którą sobie sprzedam, oczywiście. Bo mogę, bo tak. Naboje śrutowe, amunicja, jakieś inne pierdoły. Już do was biegnę, panowie. Generalnie, to... chciałbym dopaść już tego kła, bo mieliśmy zasadzkę, już nas okradziono, już... Pomogliśmy wolności, zaraz będziemy pewnie pomagać powinności. Nie będę korzystał z amunicji, która przebija kamizelki. Coś tu jest. Smork. Dobre skupienie ma ten karabin, podoba mi się, teraz jest już... Naprawdę konkret. Naprawdę konkret, podoba mi się jak się go, jakśmy se go skoksili. No se poszedł, no. A, to już, to tyle. Dobra, panowie, nie ma co, ja nie mam czasu, żeby z wami łazić. Materiał nie będzie trwał 2 godzin, czy 40 minut. Świat drży przed widmem zarazy wywołanej. I znowu szczekaczki, znowu gadki, o Jezus. Dołącz do frakcji Powinność i pomóż uratować niewinnych. Hej, wiecie co? To samo mi mówili w wolności. Ha! Frajerzyny. Okej. Siemano. Czas to pieniądz, pieniądz to piwo, więc napijmy się piwa, bo szkoda czasu. Idziemy do dowódcy. Bezpośrednio, że ja nie będę się bujał z nimi. Jak życie? Chujowo. Jaki patos ładny. Jak ktoś zna ten utwór, to możecie mi oświecić, bo jesteś pod schodami? Bo ja nie jestem aż takim dobrym znawcą muzyki. Zwłaszcza tej wschodniej. Gdzie jest ten dowódca? Pewnie wyżej, co? Nie wygląda, jakby był tutaj. Nie, tu mamy... ulepszacza! Który już nic nie zrobi, z tym karabinem mogę sobie go naprawić za 74... Weterani Czarnobyla. Zapomniałem, że mnie okradli, okej? Powinność. Na naszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. A więc do szefa. Wiem, że spoczywa na waszych barkach wielka odpowiedzialność. Wielka moc to wielka odpowiedzialność, jak to mówił... Ben Parker? Nie zarzucę dużym spoilerem, jak powiem, że on nie żyje. Chcesz pogadać? Witaj, najemniku. Czego tu szukasz? Muszę znaleźć wejście do podziemia agropromu. Mało kto odważyłby się tam zejść. Masz pojęcie, co cię tam czeka? Podziemia jak wszystkie inne. Nie powinno być zbyt niebezpiecznie. A. Sporo się zmieniło, odkąd przyszło nam do głowy zablokować boczny tunel. Przesadziliśmy z mocą ładunków. Wybuch zawalił część ścian i otworzył nowe przejścia do jaskiń. Zgraja mutantów wypełzła z nich szybciej niż zdążysz krzyknąć pijawka. Wielu naszych chłopców zostało tam na zawsze. I co teraz? Rozkazałem zaspawać wszystkie wyjścia. To pomogło, ale tylko chwilowo.
Mutanty zaczęły przekopywać się spod ziemi. Jak tylko zablokowaliśmy jedną dziurę, wykopywały następną. Mają chyba jeden cel – wykończyć nas za wszelką cenę. Jak się tam teraz dostanę? Mogę ci dostać się pod ziemię, ale w zamian za przysługę. Na mapie podziemi zaznaczona jest przepompownia odsączająca... Dobra, pasi mi! Jezus Maria, gościu, ty tyle gadasz. Znaczy, tak wolno gadasz. Czas to pieniądz, więc mów. Generale, ktoś naprawdę się zgłosił, żeby zejść do tych jam? No, to pewnie ja, o mnie mowa. Tak, to ja... Tak jest. Dajcie mu dużo amunicji. Sierżant da ci niezbędne wyposażenie i kilka rad. Dołączcie do frakcji. Przesłałem ci już współrzędne legowiska. Dobrze, dziękuję za współrzędne legowiska. Ja natomiast muszę sprzedać to. I zobaczyć, co tu mogę uzyskać. 600 kul do... To jest chyba do Vintoreza, Vivala, czy coś. Dobra, no nieważne. Nie potrzebuję amunicji, mam amunicję, więc zmierzamy tam. Ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, ten będzie krótszy, także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia już w następnym. Jeśli jesteście ciekawi, jak potoczą się losy naszego głównego bohatera, najemnika imieniem Shrama. Dzięki wielkiej. Do zobaczenia, bez odbioru. Cześć wam, hej.